Witam w kolejnym cudownym dniu. 12 grudnia. Zacznijmy to od tego, że ja nie mogę przeżyć tego, co się stało rano. Moja mama to teraz ogląda pewnie i się śmieje. Jest 12 grudnia. Ja do mojej mamy zadzwoniłam złożyć jej życzenia. 12 grudnia, będąc przekonana, że jest 15. Ja nie wiem, co mi się stało w głowie. Ja nie wiem, co mi się tam przestawiło, ale ja do niej dzwoni. Chciałam ci powiedzieć, że życzę wszystkiego najlepszego i... Ale wiesz, który dzisiaj jest, a ja... A 12, nie 15. Także tak, zaczęłam miło dzień, jest godzina. Godzina prawie 16, w pół do w sumie 16. Ja jadę do postusia na włosy, bo już mam takie żółte. W ogóle wczoraj na tej imprezie dziewczyny pomogły mi zdejmować tego kuca i moje włosy już są takie żółte i zniszczone, więc może coś tam postek zadziała z nimi, że się odładnią. I odezwa się do was tam na miejscu, bo trochę jeszcze ogarniam chatkę, bo mam taki mini syf, więc robię wszystko, co się da jeszcze zrobić w ciągu tych paru minut. Za 2 minuty mam autobus, więc modlmy się, żeby się spóźnił, albo żeby przyjechał na czas, a nie wcześniej. Plus, fajne jest to, że wychodzę z domu, jest noc, wracam do domu, jest dzień. Nie no, świruję, dobra, mam 2 minuty. Dojechałam, jestem już w windzie, jadę na górę, moje włosy odżyją może. Miejmy taką nadzieję. Zobaczcie, jaki szczurek. Zobaczcie, co ja będę miała robione. Będę mieć saunę na głowie. Znam jak babuszka teraz. Ale będę miała szare włosy. Okej, moi drodzy, to jest efekt końcowy. Mam teraz szare włoski. Dziękuję, postek. Dziękuję. I teraz, moi drodzy, nadszedł moment, na który dużo osób chyba czeka. Po prostu w ostatnim filmie oglądałam trailer zwiastunu Teamu X. Powiedziałam, że nagram również reakcję na teledysk. I tak, to jest moment, w którym obejrzę teledysk nowego Teamu. Po prostu jestem kład tam będzie, nie odbierajcie tego źle. Ja oczywiście życzę powodzenia wszystkim osobom, które są w tym teamie. Trzymam kciuki, że serio będzie dobrze, ale po prostu chcę zobaczyć, ponieważ już doszło mnie suchy, jest godzina 18:17, więc teledysk wyleciał 2 godziny temu, ja specjalnie czekałam. Nie oglądałam tego, żeby nagrać wam moją naturalną reakcję. No i co? Oglądamy, dobra, tytuł to 7, ale jestem ciekawa, Boże Święty. Nie mogę się doczekać. 4 minuty trwa. Jeżeli mam być z wami szczera, to piosenkę słyszałam już z kilka tygodni temu, ale dosłownie nie pamiętam dokładnie, co nie będzie. W teledysku nie widziałam, więc zaczynajmy. Po tym wstępie widzę ten sam błąd, co u nas. Fleksowanie się hajsem. Dużo fur. I mamy tutaj jakby, rozumiem, że Natsu teraz będzie przewodniczącą tego wszystkiego. Czyli ona będzie zastępować Stewart, a ona jest teraz taka top w tej grupie. Patrzą na mnie typy, gdy podjeżdżam w nowym Lambo. Natsu bez sieć, Natsu wygląda jak Kendall. Nie masz teamu, nie masz... Natsu Boss Bitch, tak jak Barack Obama. Barack Obama był Boss Bitch. Okej. No a Natsu Obama. Jestem Natsu, jestem bad bitch. Nie mam czasu na to, żeby gadać z tobą bez potrzeby. A twój chłopak patrzy, kiedy ja wychodzę z toalety. Na sobie mam tylko skiety. Natsu naciska przyciski, moi ludzie to rakiety. Czaro, czaro to nie twoja liga NBA. Liczby moich wsadów nie pobije nawet LeBron James. Takich jak ty zjadam na śniadanie, tak jak 7 days. 7 dni, 7 fur, w każdej furze 7 miejsc. Mix do wilki, znów widzisz wilki. Za czarem oglądają nawet milfy się. Ale mocne! O damn it! Wróciłem z siłki, ty masz urodzinki, wiesz co będziemy robić razem cały dzień. Ty masz urodzinki, wiesz co będziemy robić cały dzień. Co? Czemu to jest takie mocne? Czemu ten tekst jest taki too much? Monia, mów mi Monia Liza. Dzieło sztuki, które chcesz polizać. Słucham żaby albo słucham Kiza. Taka Ameryka, że pytają gdzie ta wiza. Na mieście wołają na mnie rich bitch. Jeszcze nie robi, dopiero będzie robił, o ile będzie robił. Jeżeli chodzi o Moniczkę, bo ja Natsu znam prywatnie, ale nie miałbyśmy nigdy takiego kontaktu, jakie na przykład mam z Moniką, albo bardziej miałam wcześniej. I patrząc do tej pory, zwrotka Moni mi się w sumie najbardziej podoba. Ja tu nie jestem jakimś znawcą muzyki, Boże Święty, totalnie nope. Ale to mi nawet podeszło, ale tekst jest też mocny i ubiór jest mocny. Ale w tym wszystkim wygląda seksualnie.
sexy i fajnie, ale mocne. Mocne to jest słowo, które chyba będzie lecieć co chwilę. Już nie team. System XZ trzymają w rękach. Jeszcze raz. Już nie Team XZ, to Team X2. Gdzie ta cała... Team XD? My byliśmy Team XD? Ja wiem, że to nie Pieszko jakby pisał też ten tekst. Ja nie chcę, żebyście wymyślili, że ja się czepiam do tych osób. No, ja się czepiam... Kto to pisał? Wasza straszna agencja, bo mamy wielką villawy domek z kart. Okej, dobra. Nasza straszna agencja. Jesteście w niej. Ja też. Gdzie ta cała wasza straszna agencja, bo mamy... Co oni mają z tyłu napisane? Przeanalizujmy to. 1. Ukraść film Freeze'owi. 2. Nagrać cringe'owe TikToki. 3. Zaspać na status. 4. Zamówić chrupki. 5. Nagrać... Dobra, okej, czyli to jest śmianie się z tego, co po nas jeździli w ogóle. I tutaj mamy po drugiej stronie wykres, gdzie Team X najpierw leciał w górę i później w dół. 2021 i nagle bum. A oni nagle tak pup i wylecą w górę, to się jeszcze okaże, proszę. Bo mamy wielką villawy domek z kart. Ja mam domek z kart, ja mam całkiem fajny domek. Wydaje mi się, że Kacper też ma całkiem fajny domek, dubiel, lekcji, Stuart, nie wiem. Co to za tekst w ogóle, co to znaczy? Wielką villawy domek z kart. Wiesz, kto tworzy trendy. Wiesz, kto ma te wersy. Karol Pieszko pierwszy. I jestem jedyny, więc nie będzie już następny. Oh really? Ostra tak jak chili? Patty to baby, patty wielkiej willi. Studentka Koźmiński, a mnie nie nauczyli tego, jak się robi sos. Wait, oh really? Really? Bardziej fioletowa niż Elisa Violet. Kiedyś Disney Channel, teraz tylko Timix. Skarbie, oni cisną dramę. Patty businesswoman, bitch please. Jestem zęceterką, ty idziesz za tłumem. Okej, ona zrobiła chyba to najfajniej. Już dużo osób pisało, że ona będzie pod drugą Lexi. Nie wiem, zobaczymy. Taka najciekawsza, najfajniejsza. I ujęcia też ma spoko. Jakby fajnie to jest wszystko nagrane i w ogóle, ale moim zdaniem teksty są za mocne. Chociaż jej nie jest aż tak bardzo przypierdzielający się do nas, jako do tego Team XD, bo tu wiecie. On nawet ma trochę ruchy podobne do Lexi, nie wiem co jest nie tak, ale tak jest strasznie. Dobra, nieważne. Najstarszy w stadzie, Papa Smurf. Nie rusza mnie nawet Gargamel. Nie mam czasu na rymy, bo lubię bawić się. One mówią mi daddy, bo lubią bawić się. Co to za teksty mocne? Czemu oni mają aż tak mocne teksty, dosłownie? Gargamel. Nie mam czasu na rymy, bo lubię bawić się. One mówią mi daddy, bo lubią bawić się. One mówią mi daddy, bo lubię bawić się. What the f***? Tłumacz. Szło granat, bo to wybucha mocno. Słucha tego papa, słucha nawet Chiksa z Tokio. Nawet Chiksa z Tokio? Darty mi to rodzina. Jeśli chcesz to przeżyć, to ziom z nami nie zaczynaj. Jeśli chcesz to przeżyć, to ziom z nami nie zaczynaj. Nie mam żadnych psy w Sweet Beach, jak Landryna jedzie. Fajnie tego się słucha, oprócz Natsu. Nie mówię co jej personalnie, czy coś, że jej nie lubię, ale po prostu jej zwrotka była pierwsza i najmniej mi się po prostu podobała, a reszta dziewczyn kurde spoko śpiewa. Tylko co to jedzie limuzyna, nie Eluwina? Czemu oni ciągle nawiązują do starego teamu? Czemu oni nie mogli tego zrobić tak, że oni są nowi, może nawet zmienią nazwę, po prostu zrobią to inaczej, zrobią to lepiej, a oni ciągle od początku mówią, będziemy lepsi niż Team X, co był, że Team X był beznadziejny. Oni ciągle po prostu wjeżdżają na nas, zamiast wypromować siebie dzięki sobie. I teraz to znowu będzie, że ja też teraz promuję siebie, bo moje filmiki jak oglądam, to mają dużo wyświetleń. No tak, jakby po to je nagrywam, żeby miały wyświetlenia. Ja nawet nie rozumiem totalnie tego sensu. Czemu osoby nie mogą pokazać, że jesteśmy zajebiste, a nie pokazują, jesteśmy zajebiste, bo ktoś był beznadziejny. Rozumiecie, o co chodzi? Na pewno rozumiecie. Limuzyna, nie Eluwina, to wielki finał, lecę po tym bicie jak dziewczyna Aladyna. W ogóle ona jeszcze o tym, że nie Eluwina i to jest nawiązanie, ona się kiedyś kolegowała z Kacprem bardzo blisko, z tego co wiem. I tutaj nagle wyjaśnę, nie wiem, w ogóle tak chciałam dać taką anegdotkę. Powróćmy jeszcze raz. Klandryna jedzie limuzyna, nie Eluwina, to wielki finał, lecę po tym bicie jak dziewczyna Aladyna. Hej, ej, wiesz, że robimy to daily. 7 samochodów, tak jak szybcy i wściekli. Mamy nowe torebki, w wolnym czasie z moimi. To ujęcie z torebkami było fajne. Liczymy setki. Wow, Lexiu nie Lexi, wjeżdżam na grupę. Kolejne nawiązanie, czemu każdy w swojej zwrotce ma jakieś nawiązanie do czegokolwiek z poprzedniego teamu? Czemu to nie może być o nich, że będą zajebiści, a nie, że jesteśmy lepsi niż oni? Jakby to, ja się powtarzam, ale to jest dziwne. Nie to, że mnie to w sumie bawi strasznie, to jest takie dziwne, po prostu dziwne. To jest idealne słowo, po prostu dziwne.
para i bewstyk, ja. Ej, ten typ jest zajebisty. Lekciu nie lekcji, wjeżdżam na grubo, kopara i bewstyk, ja. Nie mieszczę się w Lambo, to jeżdżę koparką, ty wisisz mi zianko, ja. Ten typ będzie robił ten cały team. To już ktoś mówił, ten typ będzie po prostu to wszystko robił. On wydaje mi się taką ciekawą, śmieszną postacią z dystansem. Jest po prostu inny, nie wiem jak to powiedzieć, jest, wydaje mi się, taki spoko. Jadę po bicie jak Bigi na szczycie, lubię jeść co wicie, ja. Największy w rodzinie, nikt z was już nie zginie jak w poprzednim teamie. Dobra, no i czemu nikt z was już nie zginie jak w poprzednim teamie? Ja z tego co wiem, my wszyscy żyjemy i my wszyscy nie dość, że żyjemy jako jesteśmy na tym świecie, to żyjemy, bo wszyscy dalej nagrywamy, mamy wyświetlenia, czy mniejsze, czy większe, nieważne, mamy dalej swoją widownię, swoich odbiorców. I co to jest za jakieś kolejne uśmiercanie nas? Po co oni nas tak uśmiercają? Jakby nie wiem, totalnie obrzydliwe to jest. Czemu robimy te same błędy? To jest zajebiste pytanie. Jak można się uczyć na błędach? Ja pitole, my dokładnie to samo zrobiliśmy rok temu. Dokładnie. I do nas w końcu nikt nie przyjechał. Ja nie wiem czemu, to ja tam nie rządziłam. Ja nie wiem czemu nikt do nas w końcu nie przyjechał. Ale oni znowu walą dokładnie to samo, co było rok temu. Mówią, jesteśmy lepsi, a robią dokładnie to samo. Jak i po co, czemu, totally nie wiem. Co? Ale tragedia, o dym. Dobra, wiecie co? Idę zjeść pizzę. Po ostatnim filmie musiałam posprzątać dom. Ja go posprzątałam, ale już jest brudno. I muszę po prostu zająć się czymś innym i zajmę się po prostu jedzeniem, bo ja muszę to przetrawić. Tak jak przetrawię tą pizzę, to dopiero wtedy przetrawię to, co właśnie obejrzałam i może to jakoś kiedyś jeszcze skomentuję, ale dla mnie to jest po prostu nie, totalnie nie. Po prostu nie, to jest słowo opisujące ten teledysk. Nara! Moi drodzy, nie wiem totalnie co się stało, ale wysłałam pliki do montażysty i dostałam wiadomość, że totalnie nie ma żadnego dźwięku podczas otwierania kalendarzy. To nie jest mój dzień na wyglądanie, ale nie oceniajmy tego. Moje brwiowe młotki jeszcze się z wami nie żegnają. Więc niestety nie będzie tego openingu, bo mam z tego filmik, ale nie ma kompletnie dźwięku. Ale pokażę wam po kolei, co dzisiaj dostałam. Zacznijmy od herbatki. Jest to herbatka, która nazywa się Królewna Śnieżka i ma w sobie białą herbatę, rodzynki, ananas, matę. To naprawdę jakaś dziwna, ale super. Ucieszyłam się też, bo z NYXa dostałam balsam do ust. Z tej samej serii, co dostałam takie olejki do ust, albo ten peeling wcześniej, gdzie peelingi balsamy do ust po prostu kocham. Więc też kolejne, fajnie, że dostałam taki, jest taki mega czerwono-różowy i też fajnie pachnie. Jeżeli chodzi o Make Up Revolution, dzisiaj dwunasteczkę wyciągnęłam primer. Jakby tak jak niektórzy nakładają korektor na powiekę i na co dopiero wklepują cień, tak jak mam specjalnie primer pod cienie i też uważam, że jest mega przydatny. Dzisiaj są takie fajne rzeczy w kalendarzu, naprawdę, pozytywnie strasznie. Z Bell dostałam korektor. Też się przyda, ja lubię takie korektory właśnie typu z Bell, z Lovely, z Vibo, pod brwi, albo na przykład z NYXa, pod brwi po prostu, nie jako żeby przykryć jakieś tam moje chrostki i w ogóle, bo dzisiaj w ogóle nie zwracam uwagi na moje brwi młotki, bo one są potężne, okej? Okay? Nie wiem, co się dzisiaj z nimi stało, ale zostawmy to tak, nie chcę się tego poprawiać, więc korektor dostałam i śmieszne, bo dostałam mydło ze spa. Spa mnie nie wiem czym zaskoczy, ale dostałam kostkę białego, pachnącego mydłem mydła. Chyba nic mnie już po prostu nie zaskoczy, nie? Jeżeli chodzi o kinderki, no to nic, pewnie się nie zdziwicie, że już zjadłam i pewnie się nie zdziwicie, że było to Kinder Country, ale się cieszę, że było to Kinder Country jednak, bo to jest moje ulubione. Ja już jestem totalnie zmęczona i mam nadzieję, że filmik się wam podobał. Punktem kulminacyjnym oczywiście było oglądanie tego Teamu X. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły na filmiki, to podsyłajcie mi koniecznie w komentarzu. Dzisiaj miałam totalnie luźny dzień, siedziałam cały dzień w chacie, wyszłam tylko do fryzjera i teraz siedzę w domu i nagrywam dla was końcóweczkę, więc mam nadzieję, że mimo to się wam filmik spodobał i widzimy się już w kolejnym jutro. Pa, pa!